niech to idzie w świat. TNT, MDM, EPK, HTA. Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku po trochę tam pięciodniowej, sześciodniowej przerwie. I dzisiaj, co dzisiaj, jak dzisiaj widzicie, nie jesteśmy na świecie Avalon, ponieważ grę tam, powiedzmy, nie będę już tak grał tak jak kiedyś, po prostu nie mam ochoty tam już grać, nie widzę w tym większego sensu. I jak widzicie, jesteśmy na Majenie, gdzie postanowiłem naprawdę wziąć się do roboty i zaczniemy dzisiaj od questu eventowego. Znaczy, ty, niestety już ty wam pokażę. Niestety nie mam teraz aktualnie myszki. To jest quest trzeci. Aktualnie nie mam myszki, ponieważ mi się rozwaliła i sobie muszę kupić i ją zakupię pewnie jutro. I po prostu jesteśmy dzisiaj na Majunie. I ja pewnie się dziwię, o, nie masz myszki, tak, tam, tak jest na laptopie, na tym panelu od laptopa korzystam, niestety nie jest on jakiś super. I robimy tego trzeciego questa, pierwsze dwa questy nie zrobiłem, dodatkowo zrobiłem jeszcze tam z tymi okrążeniami kaktusa 50, więc już posiadam 4 złote piórka. To jakaś rycerska osłona, tu teleport do Itchan i tu jakaś przemiana w małpkę. To może sobie weźmiemy małpę, jak to wypadło. No i dobra. O, dobrze, co tu będzie. I aha, i teraz oczywiście mamy iść do... Co mamy zrobić? Zaczynam uchylić, że to zrobiłem. Udajemy się do Apokosa, to jest chyba ten alchemik, czy to nie jest ten alchemik? Dobra, i może będę robił jakieś cięcia, może nie będę robił jakieś cięć. Czekajcie, teraz sprawdzę, czy... Tak, nakłumam cięcie. To jest... Nie, to nie jest to. Szarik, ale do szarika też będziemy. I Kalipios, to nie. Kalipiosa nie potrzebujemy. Czekajcie, teraz tędy przejdę. Chuja, nie przejdę, dobra. Muszę się wracać. I... Taką szukamy Apolikoptiosa. To nie jest ten... Ja tam nie wiem jak... Aha, w sumie jestem głupi, mogę po kornach sprawdzić. Robimy się to Apokosa, Karkhan 12 przez 11. To będzie w tamtą stronę. 12 w górę. Pa, 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 pa. Lecimy, lecimy. I ogólnie tutaj no, mam zamiar być 60 i 40. 40 poradnie, no to będzie na dole. Nie, na górze będzie. Jest tutaj, centralnie tu. Apokos, przyszedłem popytać ten. Dzięki szczerze, ten. I teraz co? Do po tej informacji. Teraz do Szarika. Szarika mijaliśmy, to ten nie w niebieskim stroju. Teraz osobiście ja sobie leżę w łóżeczku. Bo trochę źle się czuję, przeziębiony trochę jestem. Sobie leżę i nagrywam tego laptopa na klacie. Znaczy kurde, klacie. Jak się wyrobi, to będzie klata. Na razie to tak, no. Nie no. Chuj. Mało śmieszne żarty. Ale jednak może jakiś tam uśmiech się na waszej twarzy pojawił. Kurwa, jestem pojebany, co ja w ogóle gadam. Dobra, nieważne. Nie no, beka, nie. Dobra, tutaj muszę trochę pogadać też. Może się lepiej będzie słuchać, przynajmniej jak będę tak jakieś pierdoły opowiadał. Poszukaj kolejnych osób, które mogą wybrać. Dobra. Ten, udajemy się do mistrza Johanna, to wiem, gdzie on jest. Dobra. I jutro o 21 będę miał pożyczkę, niestety. Niestety będę miał pożyczkę. Więc tak średnio z tym. Jeśli będzie oczywiście dużo łapek w górę, to wrzucimy oczywiście, wrzucę kolejny odcinek. To jest ten misz... Nie, to nie jest misz, to jest uczeń jakiś tam, kurde. Ministrant księdza proboszcza. Księdza proboszcza, dobra, to mamy. Dobra, pach, no widzisz, dobra. Teraz udajemy się do mistrza Johanna, teraz ktoś sporo ma zdolności, czyli wieżka Sara Storne, kto wiem gdzie ona jest, to jest taka, co się bawi kulą, hehehe, kulą, szkoda, że nie dwiema, hehehe, kurwa, dobra, idziemy, oczywiście to ma teleporty zrobione, tu ma naprawdę robić zamiar questy, mam zamiar robić wszystko, z Eder, Tornek, nie wiem właśnie, bo ostatnio opuszczam wam te nuty w tle, których ja słucham i to się zazwyczaj rap, czyli ostry, no nie wiem, tam świnia się pojawił chyba, chociaż nie jestem pewny. Tak, to jest to, co się bawi kulą. Tam świnia się pojawił, ostry, polska wersja, czyli tam Hinoliano, to polską wersję naprawdę uwielbiam.
co tam się szuka? No ja RPK trochę tam, Kiszo Bruta, tam takie, po prostu lubię tam niektóre po prostu nuty, nie, że jestem jakiś tam nagminny słuchaczem Ciemnej Strefy, czy tam Boruty, ale po prostu parę nut naprawdę jest takich wartościowych, mi się wydaje. No, ale to jest z tematem argonem, nie o muzyce, więc koniec pierdolenia, czas się brać do roboty. Filmik już leci 5 minut, chuj. Przepraszam, jeśli tego o kawałek poproszę, które nawet podczas ostatnich poszukiwań Daltonów. A to mi to znikło. Musimy do Karkahan. Karkahan się udać. Osobiście teraz internet ma nowy i chodzi mi zajebiście. Cieszę się strasznie z tego internetu. Widzicie, kutu moje nie jest zbytnio kozackie, zbytnio zajebiste, więc jeśli chcecie, możecie coś podesłać. No co, oczywiście nie chcę tu jakichś grubych milionów czy coś, tylko jakieś takie symboliczne. Jeden M, za który kupiłbym jakieś tam EQ do Expa. Może na 60 już sam będę zarabiał, oczywiście. Albo możecie mi też podarować głowy Zbira. Głowy Zbira przyjmę z otwartymi ramionami. Znaczy, no kurde. Cieszę się w ogóle, jeśli to ktoś ogląda. I w ogóle, jeśli mnie ktoś lubi oglądać, jeśli ktoś mnie lubi słuchać, jeśli lubi ktoś jak. O kurwa. No, się ten, dobra, nieważne. Trochę się zagadałem. I jeśli ktoś mnie lubi słuchać i wypadłem z kontekstu, czekajcie chwilę, dajcie mi chwilę. Aha, dobra, jeśli ktoś mnie lubi słuchać, to naprawdę mnie to cieszy. Bo staram się, żeby to jakoś było, bo lubię. Coraz częściej mam takie po prostu, że lubię coś pogadać, lubię coś nagrać. Więc to będzie nawet, wiecie co, nawet dzisiaj chyba tego nie obrobię, po prostu rzucę tego questa bez muzyki w tle i tyle. Nie będę nic obrabiał, nie będę nic po prostu robił tam. Tylko po prostu sobie, o, tu mam tego leśniczego. I dzisiaj tak powrzucam. To kawałek materiału, który przyniosłem ci. Czyli co teraz? Aha, od burmistrza mam odebrać ten kawałek. To bez sensu, przecież ja go. No tak, on nam to powiedział. To jakby nam nie mogło. Specjalne takie wydłużanie questa. Oczywiście, co myślę o evencie tym Wielkanocnym? No tam 7-5 herosa trochę bijem. Na Avalon jeszcze. Ogólnie na Avalon lotłem 2 dni temu zbroję z PRS-a, to ją tam podarowałem kuzynowi, na którym jest zastępcą Mr. Charles. Jeśli to ogląda, to serdecznie go pozdrawiam. Pararara. Dobra, czekajcie, ja może zrobię chwilowe cięcie, jakby do tego burmistrza. Dobra, już jestem tam, potrzebuję skrawka materiału. Pararara. Oby tak było. I co my tu mamy? Zanieś skrwarksarze. Dobra, to znowu chwilowe cięcie. Dobra, i po drodze tam sobie doczytałem, że trzeba chabra i fiołka bodajże, tak. Dobrze mówiąc, zakupimy takie owe na aukcji, te owe dwa itemy. Nic to będzie czekać 10 minut dla was, to będzie po prostu takie pstryknięcie, a dla mnie to będzie takie 10 minut. Więc czekajcie, to mi jakiś SMS przyniósł, to zaraz sobie odbiorę. A to tak, to się nie, haber, haber, tak. Jest za jednym jakoś. Pojebało 40k, to też dużo, kurde. Że ja tu siana nie mam 30k, o, dobra, trochę zeszło już to. 30k, kupię za 30k jednego. I co fiołka? Fiołek. O, 60k, no, czekajcie, może będzie jeszcze niżej. Wiem, że mógłbym to sobie po prostu za. Gdzieś tam po taniości, znaczy w sumie za darmo znaleźć. Nawet chyba fiołek jest nawet w trupiej tutaj w leśnej przełęczy się respi, ale po prostu nie mam czasu, mam do ciebie skraj materiału. Dobrze, bo to tylko przynieść do kompletu oraz schabru i fiołka. Dobra, my to mamy już, więc to trzymaj, udało mi się odszukać. Dobrze, teraz mogę przygotować, wróć do mnie za jakiś czas. Dobra, chuj, zdążyłem przygotować miksturę, yo, dawaj to. Co? Przypuszczam, że dalto ogrywam się w jednym z szybów kopalni. Dobra, leci, na szczęście do mnie się dobijają na Facebooku, ale to nieważne. Wróciłem po 10-minutowej przerwie. I ogólnie jestem dzisiaj dobry nastroju? Bardzo dobry nastrój. Tak po prostu sobie jestem, bo czemu miałbym sobie nie być, nie? Jak sobie mogę być? Mogę sobie być nawet kim chcę. Ja bym chciał być, kurwa. Hitlerem, to on sobie był Hitlerem, ale bym sobie nie chciał być, bo on był. Nie, nie wiem co ja mówię, żartuję, nie? No ale pewnie bym chciał być sobie hardkorowym koksem. To on sobie był nim, nie? Tak wiecie, za 10 lat ja bym sobie przypakował, bo aktualnie. No.
Aktualnie to jestem gruby w krótką konwencję. Rodziciela, który odsprzeda ci manierkę z miksturą leczącą, no to ma katara i przychodzi pierwsza do głowy. I pewnie tak jest i tam się udamy. Pamiętam jak jeszcze miałem tam 10 level w Markonem 5-4 lata temu. Nie miałem tam parówka XD. Parówka XD miałem taki nick, nie przyznaję się szczerze. Taki miałem nick. No ale to było moje pierwsze konto, tak jeszcze byłem malutki. I tam sobie wbiłem 10 level, tam z kuzynem graliśmy. Kuzyn miał ten Kabanos XD nick. I sobie tak graliśmy, graliśmy i wbiliśmy sobie 10 level. Wow, tak co podjarani byliśmy. I tam koleś nam kiedyś dał tam 2K, jakiś tam pamiętam. Dał nam 2K, o kurde, sorry. Dał nam 2K, że ten, żeby tam sobie coś my kupili. Znaczy mi dał, a my starcy z kuzynem tacy, jo, ale zajebiście. Ja mu tam kuzynowi dałem 1K, się podzieliliśmy. I w ogóle tacy super byliśmy. Poczekaj, aż Makatara znajdzie jakąś manierkę. Co? Myślę, że ona mi dała. Dała dupy. Jo. Nie no, nawet bym jej nie chciał. Brzydka jest jakaś kwadratowa. Niestety nie, no to... Dobra, ta też znalazła. Ta, dobra, ma manierkę. Teraz gdzie? Poszło jak ktoś to otrzymać, jest suchy prowiant. Kto by mi strzelał suchy prowiant? Wracamy do chyba, teraz dodawię przebranie. No i się do nas do Synthi, posłuchaj prowiant Tornek. Dobra, to do Tornek. Dobra, już jesteśmy przy Synthi. Potrzebuję trochę suchego prowiantu, dzięki. I teraz, co mamy zrobić teraz? Parar. Masz już sobie prowiant maniarkowy, zobaczymy znowu jakieś informacje na temat. Dobra, to. Dobra, coś widzę, że filmik będzie taki dosyć długi. Dobra, mam już prowiant, to ciekawe. Mam informację, po prostu tafię o przygotowanie stroju, więc zaraz. Dobra, jesteśmy przy tafie i powiem wam tak od razu przy okazji, że naprawdę mi się fajnie robi te questy. Dziękuję. Tutaj co? Porozmawiam się na jakim daje się zamówienie u tafii. Porozmawiam z Roanem o zamówione szczegółach materiału. Dobra, to muszę iść do Roana, czyli dobra, jesteśmy przy Romanie. Superman! Dobra, tak, dzięki za szpulę. Zajebisty jesteś. Zawsze nie sprzedawałem itemy, ja miałem 15 poziom. Dobra. Lecimy. Chwilowe ci. Dobra, dochodzimy do Tafi. Ciekawe, czy Tafia też dochodzi. Oczywiście to jest ze swoim mężem. I Jelena. Jelena. Jelenem. Jak to się tak chyba odmienia. Dobra, mam dla ciebie materiał od Roana. No świetnie, ja mam przygotowany dla ciebie. Może zadaj mi 3 minuty. Dobra. 3 minuty i... Czy to naprawdę 3 minuty, czy ona już to ma? Jeszcze nie skończyłem. Dobra, to czekajmy chwilkę. Dobra, Tafia nam już tutaj dała strój ofensywny, strój. Dobra. I teraz co teraz? Teraz pewnie mamy lecieć do burmistrza, więc teraz się spotykamy przy burmistrzu i będziemy już przy końcu questa. Albo dobra, nie robię cięcia tym razem. Skoro kończymy questa, to skończmy go. Całość razem. Oczywiście było trochę cięć. Tam quest mi dosyć miło minął. Robiłem gorsze questy do Karkan. Znaczy gorsze, no gorsze to było takie głupie teraz powiedziałem w sumie. Gorsze, może po prostu, że więcej latania te questy eventowe. Najgorsze są questy na tym, na wakacje, kiedy trzeba zrobić sobie wyjściówki na tych tytanów. Trzeba dosłownie zrobić wszystkie questy. I trzeba czekać, bo w jednym kwestii trzeba było czekać 3 godziny, pamiętam. 3 godziny, albo nawet 20. Nie. W jednym kwestii trzeba było czekać cały dzień przecież. No, było i tak, że trzeba było czekać jedno. Było i tak. Dobrze, uważaj na siebie. Odszukaj w kopalni Falataniurium, o którym mówił ci Bur. Dobra, to czekajcie. Dobra, już jestem i mieliśmy podejść do któregoś ze strażników. Tylko no, to muszę okrążyć, dobra. I... do tego co? Ja pierdzielę, mnie wywaliło. Dobra, czekajcie chwilę. Ale zasrany frajer. Gdzie jeszcze tu mnie wie. O kurwa. Dobra. Zaraz wracam. Ej, ja tak propos nawiązując do Morgonem. No patrzcie, strażnik jest biały, niewolnik jest czarny.
A dobra, tu też jest biały niewolnik. Dobra, już miałem na winny, że trochę rasizm, ale dobra, czekaj. Iż znowu, że jestem głupi, znowu nie nacisnąłem ten dialog, co trzeba i znowu mnie wywaliło, bo jestem kurwa kretynem, niemiłosiernym kretynem. Dobra, zaraz. Dobra, mam po ciężkich zmaganiach, mam w końcu tego. Tego jest na kurde 4618, dobra. Pach, dobrze, poczekaj, dobra. Pach, pach i uwaga, uwaga. Co my tu mamy ciekawego? Tu widzę Bob Dalton. Grant Dalton, 15 level mają. Dobrze, że nawet nie mam płotki chyba, no nie mam. I nie jestem ulewy. Dobra, idziemy ubić frajerów. To są niby. Nie, to są NPC-ki. To jest ten, co ma 225 poziom. To jest ten, co ma 175, to jest ten, co ma 15, co ma 140 i to jest ten, co ma 75. Wcześniej ten pamiętam, że miał 35, ten miał 225, ten miał 100, nie, 100, nie, 140 na pewno nie. Chociaż mówię, że miał 140. A ten miał wcześniej 170. No dobra, co oni są jeszcze w GRP? Dobra, skoro trafiłem, to nie ma znaczenia, ważne, że nadszedł czas wyrównania rachunków. Dobra, i jeden jebany. A masz w ryjasa. A masz w ryjasa. A ty na koniec masz. Narci. Co to, koniec? Porozmawiaj z burmistrzem. Lecimy! Pum, 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 pum. Dobra. Będziecie się zastanawiacie. Loki, ile ty tak w zasadzie masz lat, że tak jakoś pum, pum, rolisz, tarara. Dobra. Mój wiek jest nieokreślony, ale no, upewniam, że mam powyżej więcej niż 16 lat mam. Więc nie martwcie się, nie jestem dzieciakiem, który nagrywa organy, po prostu tak oświruje, nudzi mi się. I tak jakoś samo wynika, te filmy są tak naprawdę spontaniczne, kiedy mam ochotę włączam nagrywanie i jestem sobą i mówię co myślę, robię co myślę i ogólnie po prostu po co mam jakiś być taki na przykład cześć, dzisiaj zagramy w Margonem i nie, to powinno być tak, cześć, dzisiaj zagramy w Margonem, zrobimy to i to jest po prostu nudne i tak oto zakończyliśmy quest, otrzymaliśmy złote piórko, talia zniszczonych kart i poszukiwany strażnik depozytu. Więc to by było na tyle. Na razie siema, trzymajcie się do następnego questika. Elo!